Witam, ja nazywam się Konrad Czarnecki, a to jest trzeci odcinek Bednarskiego Podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz, komentator ekonomiczno-polityczny Rafał Woś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Po pierwsze, chciałbym Panu podziękować, że przyjął Pan nasze zaproszenie, mimo tych nietypowych, trudnych warunków zgodził się Pan wystąpić w naszym programie, w tych warunkach dzisiaj epidemicznych, powiedzmy, więc tym bardziej się cieszę. A naszą rozmowę chciałbym zacząć od dosyć ogólnego pytania. Jakie refleksje, może jakie myśli towarzyszą Panu w ostatnich dniach, tygodniach w związku z tą sytuacją, w której się tutaj wszyscy nieoczekiwanie znaleźliśmy i może w związku z procesami, które teraz właśnie, których jesteśmy świadkami w związku z kryzysem wywołanym oczywiście pandemią koronawirusa, i zadaję to pytanie w kontekście oczywiście głównie społecznym, polityczno-ekonomicznym. No, czas jest taki wyjątkowy. Wyjątkowość zawsze wiąże się z tym, że jest inaczej. A z tego, że jest inaczej, wynikają oczywiście i szanse, i zagrożenia. No bo zagrożenia polegają na tym, że nie wiemy, co dalej, nie wiemy, jak postępować, ale jednocześnie czas taki wyjątkowy czas jakiegoś nieoczekiwanego kryzysu jest też czasem, kiedy można rozmawiać i kiedy jest szansa w ogóle na rozmowę o takich pomysłach na różne reformy, zmiany, które w normalnym czasie też się o tym rozmawia, ale nie ma nie ma gotowości do tego, żeby to wprowadzić w życie. No, mogę dać przykład z historii. No, to jest, jak ktoś sobie spojrzy na historię gospodarczą świata, no to zawsze jest tak, że pewne narzędzia, pewne mechanizmy, na przykład weźmy podatki. Podatki takie, jakie znamy dzisiaj, czyli progresywne opodatkowanie dochodów obywateli. To jest pomysł, który nie towarzyszył ludzkości od początku jej istnienia. Pojawił się dopiero w okolicach I wojny światowej, a został spopularyzowany w okresie poprzedzającym II wojnę światową. Było to związane z szokiem wojennym. W normalnych czasach ci, którzy kontrolowali przekaz, kontrolowali debatę publiczną, byli niechętni temu rozwiązaniu i mimo, że pomysł był raz po raz zgłaszany, bało tego. To znaczy w ogóle pomysł opodatkowania pracy wydawał się absurdalny jeszcze zawsze był problem, prawda, pustej kasy państwowej i tak dalej. I dopiero moment wojenny, wysiłku wojennego sprawiał, że to się zmieniało. To jest tylko taki przykład historyczny, który ma pokazać, że czas kryzysu, czas nietypowy, to czas też na rozmowę o różnych nowych pomysłach. Nowych pomysłach na społeczeństwo, nałożenie relacji społecznych, na naprawienie pewnych rzeczy, których naprawienie przez lata odkładaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I teraz to chyba wydaje mi się najbardziej interesujące w kontekście tego kryzysu. No poza oczywiście tym codziennym frontem walki z koronawirusem, to jest zupełnie. Jeśli mam dalej mówić, no to chętnie powiem, jak z mojego punktu widzenia wyglądają te nowe pomysły, nowe rzeczy. To jest tak, że świat zachodni rozwiniętych gospodarek po kryzysie 2008 roku, on się z tego kryzysu wygrzebał, ale wielkim kosztem. Jak pamiętamy, te 10 lat temu też państwa w pierwszej chwili na kryzys finansowy zareagowały takim wzmożonym wysiłkiem. Popłynęły miliardy, setki miliardów publicznych pieniędzy na ratowanie banków, na rozkręcanie różnych branż, na pomoc wielu firmom, które mają wielu pracowników i zagroziły, że jak im się nie pomoże, to ich zwolnią i tak dalej. Te pieniądze popłynęły. Pojawił się po tam
po chwili problem deficytu finansów publicznych, to znaczy państwa, nie ma takiego państwa na świecie, które mogłoby tak po prostu wydać tak olbrzymie pieniądze i nie zanotować deficytu. To jest zupełnie naturalne. No i pojawił się problem, co zrobić z tym deficytem, jak spłacić te, jak zmniejszyć ten dług publiczny, bo pojawiła się kwestia na zmniejszenie długu publicznego. Nie do końca rozsądna i słuszna, ale taka była. No więc dwie drogi się pojawiły. Jedna droga to była taka droga, powiedzmy, trudniejsza, to znaczy polegająca na tym, żeby powrócić nieco do tej koncepcji, o której mówiłem wcześniej, do wysokich podatków progresywnych, głównie dla najbogatszych. No bo jak sobie popatrzymy na tym, jakie podatki płacili najbogatsi członkowie społeczeństwa w okresie po II wojnie światowej, to w niektórych krajach krańcowe stawki podatkowe sięgały 80-90% w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Teraz to jest około 30-40%, w Polsce jeszcze mniej. Więc widzimy, że to spadało przez te spokojne lata. No, więc można było pomyśleć, powróćmy do tego, co było, w tym sensie niech bogaci zapłacą za kryzys. Bogaci, których jest coraz więcej, jak wiadomo, jeszcze 10 lat temu na liście miliarderów świata było niecałe 100 osób, mówi się spokojnie zmieścić w jakiejś niedużej spalce wykładowej. Teraz jest ich, w minionym roku było miliarderów na świecie 2135, no więc też to nie jest tak, że nie byłoby z czego pieniędzy zbierać. Mamy problem rajów podatkowych i tak dalej. No ale na to się rządy nie zdecydowały. Rządy zdecydowały się na drugą drogę, którą można sprowadzić do tego, że za kryzys zapłacili biedniejsi. To znaczy większość rządów zdecydowała się, no skoro mamy deficyt, no to musimy ciąć wydatki. No a wydatki państwowe w dużej mierze polegają na tworzeniu instytucji państwowych, z których to instytucji, takich jak służba zdrowia publiczna, takich jak edukacja darmowa, takich jak choćby system pomocy na wypadek utraty pracy, system emerytalny, to są rzeczy, od których zależy życie i dobrostan, no nie tych miliarderów, bo oni mają prywatne zakumulowane środki, tylko raczej zwykłych zjadaczy chleba, no więc jak obcinamy tam w tym miejscu, z którego korzystają ci najsłabsi, no to nieuchronnie to im przesyłamy ten rachunek za kryzys. Więc to jest ten punkt wyjścia, który był i ta sytuacja, znaczy to sprawiło, że sytuacja się ustabilizowała, to znaczy tak mniej więcej już od 2015 roku jako taki spokój się pojawił w większości krajów świata. Oczywiście narzekano na niski wzrost, ale gospodarka wróciła do tak zwanej normalności, no ale oczywiście społecznie nie wróciła do normalności, bo mniej więcej ta dekada, o której mówię, to jest też czas rozwoju takich ruchów politycznych, ruchu oburzenia, niezgody, niezadowolenia, ruchów antyestablishmentowych, no to jedno z drugim jest związane. Bardzo wielu ludzi nie było zadowolonych z tego, jak establishment rozwiązał problem kryzysu i rachunku za kryzys. No i przy każdych nadarzających się wyborach, przy każdej nadarzającej się okazji pokazywał im tam żółtą, drugą żółtą, trzecią żółtą, gdyby to było możliwe w sporcie, nie jest możliwe, ale w debacie ekonomicznej, znaczy w debacie publicznej, owszem, kolejne żółte kartki, establishment nie wie, co jest tego. Czyli doszliśmy do kolejnego kryzysu, który jest kolejnym wyzwaniem i teraz to, do czego ja zachęcam i o czym staram się pisać, to żebyśmy nie powtórzyli tego samego błędu, to znaczy, tak, żeby ten rachunek czyli pana zdaniem był inaczej zaadresowany. Czyli pana zdaniem ta sytuacja kryzysowa, której obecnie doświadczamy, dopiero obnaża i pokazuje wady rozwiązań, które wprowadziliśmy poprzednim razem. No, kryzys to na razie kryzysu nie ma w sensie dosłownym, znaczy jest pandemia. Pandemia, która powoduje przestój gospodarczy, który jest uzasadniony z powodu środków ostrożności antykryzysowych, no ale już widać, że to będzie trudne do ogarnięcia w momencie, kiedy sytuacja wróci do normy. No tak jest kapitalizm skonstruowany, że on nie znosi przestojów.
i rzeczywiście będzie wyzwanie, jak sobie z tym poradzić. I chciałbym, żeby ta lekcja z 2008 i z reakcji na ten kryzys została wyciągnięta. I dlatego na przykład ja uważam, że w obliczu tego kryzysu należałoby raczej sięgnąć po takie rozwiązanie jak bezwarunkowy dochód podstawowy, albo bezwarunkowy dochód podstawowy finansowany głównie właśnie nie ze zwiększenia obciążeń budżetowych, bo to jest bardzo trudne do realizacji, bo wymaga jakby zmuszenia, wyperswadowania tym, którzy mają, żeby płacili wyższe podatki, to jest trudne, ale można sobie próbować z tym poradzić poprzez bardziej aktywną rolę banku centralnego. Banku centralnego kraju, który ma własną walutę. To jest taka siła kraju, które mają własną walutę. To jest ten moment, kiedy wszyscy powinni się cieszyć, że nie wprowadziliśmy euro, bo gdybyśmy wprowadzili euro, to nie mielibyśmy tej drogi otwartej. Więc dochód podstawowy finansowany przez politykę monetarną banku centralnego to jest jakiś kierunek, w którym należałoby iść. Jak mówię, szczegóły tych rozwiązań, jeśli ktoś chce na ich temat poczytać, ja na ten temat ostatnio dużo piszę, choćby na stronie Tygodnika Powszechnego w moim cyklu Włościejerzy. Więc tam odsyłam Państwa. Tak, właśnie czytając te artykuły, to są takie wrażenie, że daje Pan do zrozumienia, że żyliśmy może w jakimś stopniu złudzeniami i teraz jest ten moment, żeby moment na zmiany, żeby wprowadzić wprowadzić rozwiązania, które wcześniej byłyby niemożliwe. Czy żyjemy złudzeniami? No to nieuchronne, no życie polega na karmieniu się złudzeniami, to nie musi być złe, natomiast dobrze jest też wyciągać wnioski z tego, co się stało i nie popełniać tych samych błędów. Definicja obłędu według Einsteina polegała na tym, że się robi cały czas to samo, oczekując odmiennych rezultatów. Ja bym nie chciał, żeby koszt antykryzysowych polityk podjętych teraz, koniecznych antykryzysowych polityk podjętych teraz, został znów przerzucony na barki szerokich mas społecznych, bo już poprzednio, kiedy rządy to zrobiły, to się nakręciły w ten sposób wielką spiralę niezadowolenia, która teraz będzie jeszcze większa, więc wolałbym, żeby to nie nastąpiło i żeby się w tych błędach czekało. Czy te modele, które opisuje Pan właśnie w swoich ostatnich artykułach z Tygodnika Powszechnego z serii Woś się jeży, czy traktuje to raczej teoretycznie, czy widzi Pan realną możliwość wprowadzenia tych zmian, jeżeli tak, w jaki sposób? No tak, no dochód podstawowy w Polsce dałoby się wprowadzić dość szybko, a to dlatego, że mamy w pewnym sensie ten model układania stosunków społecznych przetestowany w postaci 500+. No bo 500+, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż kraje, które tego nie doświadczyły. Bo jeśli chodzi o dochód podstawowy, to największym problemem z tym związanym dla rozwiniętych gospodarek to nie jest to, że finansowo się tego nie da się tego spiąć. To nie jest problem tego, że kogoś tu na coś nie stać. Społeczeństwa zachodnie są na tyle bogate, że stać ich na tego typu rozwiązanie. Problem jest psychologiczny, problem jest mentalność zarówno elit establishmentu opiniotwórczego, jak i zwykłych ludzi. To znaczy jest przekonanie, że nie można wypłacać pieniędzy obywatelom za nic. Tak? To był argument przeciwko 500+. Że jak to, no, wypłacamy ludziom pieniądze, oni nie pracują, czy pracują, czy nie pracują, to się rozleniwią i nie wiem, stanie się coś bardzo złego, nie wiem, rozpiją się,
znikną z rynku pracy. No jakieś takie były rysowane, finanse się zawalą, rysowane były takie czarne scenariusze. No jak patrzymy na dorobek ostatnich 5 lat, to 4 lat, 500+, nic takiego nie nastąpiło, wręcz przeciwnie, ten mechanizm 500+ wzmacniał wręcz polską gospodarkę w tym sensie, że najmocniej dowartościowywał, to znaczy pomagał w finansowym przetrwaniu i w powrocie do normalnego życia, również ekonomicznego, milionom Polaków. No, jak sobie popatrzymy na zeszłoroczną płacę minimalną, która wynosiła 2,240 i pomyślimy sobie o rodzinie, która gdzie oboje rodzice pracują za płacę minimalną, czyli no, to mniej więcej wychodzi netto oboje, to gospodarstwo domowe netto do dyspozycji ma miesięcznie około 3000 zł. No to jak ma dwoje dzieci, to jest 1000 zł plus, czyli mamy zwiększenie budżetu domowego o 1/3. To jest naprawdę takie zwiększenie, które pozwalało ludziom stanąć na nogi, to znaczy nie tylko zrealizować pewne długo odkładane, konieczne potrzeby ludzkie, ale również na przykład trochę wyprostować kark w relacji z pracodawcą, bo w sytuacji, w której ktoś pracuje za, wie, że ta praca jest i nie może jej stracić, no to musi się godzić na każdą zachciankę, jak przełożony powie, no nie, słuchaj, teraz to wiesz, tak będziemy więcej pracować za te same pieniądze, albo ty musisz je teraz bardziej się dopasować, tutaj, nie wiem, nocą przychodzić, albo jakoś inaczej, no, a jak nie, no to dziękuję, to możesz sobie szukać innej roboty. No to jak ktoś ma mało, 3000, no to dla niego to jest trudne do odrzucenia ta pozycja. A jeśli ma troszkę więcej. Przywitaj się, Wandziku. To moja Wanda. Takie są, proszę Państwa, uroki kwarantanny i pracy w domu. Teraz córeczko, wracaj tam. Proszę bardzo. A tak prowokacyjnie. No, tak. No i tak działa logika dochodu podstawowego. Tak. Logikę dochodu podstawowego przetestowaliśmy w wersji mini na 500+ i świat się nie zawalił, dlatego wydaje mi się, że gdyby przedłużyć 500+ na wszystkich obywateli, 500++ zrobić, to byłaby niezła tarcza antykryzysowa. Nie wiem, czy nie lepsza od tej, którą tam nam teraz wykuwa rząd. A tak prowokacyjnie zapytam, czemu nie można by było tych rozwiązań zastąpić po prostu obniżeniem podatków? Przecież matematycznie wyszłoby na to samo. Koszt byłby podobny, a w portfelach również by zostawało, pewnie, jeżeli byśmy popracowali nad stawkami. No tak, no tylko że wtedy jest problem naszych oczekiwań wobec państwa. W sytuacji, w której państwo, żyjemy w takiej rzeczywistości, że państwo dopasowuje swoje wydatki do wpływów podatkowych. Nie musi tego robić. Każdy, kto zna się na ekonomii trochę, no to wie, że państwo, które może się zadłużać w suwerennej walucie, nie musiałoby tego robić. To znaczy nie jest tak, że muszą czekać na te przelewy z urzędów skarbowych i na te ciężarówki z pieniędzmi od podatników, żeby zacząć wydawać pieniądze. W rzeczywistości jest tak, że państwo wydaje pieniądze najpierw na emerytury, drogi, szkoły i tak dalej, a dopiero później zbiera w postaci podatku. Ale potem jest próba równoważenia tego przy pomocy mechanizmu, który się nazywa budżet, i został narzucony taki sposób myślenia, że ten budżet to najlepiej, żeby nie miał deficytu, choć to też jest bez sensu, bo akurat deficyt budżetowy to jest nawet w wielu przypadkach wskazane rozwiązanie. No i, ale żyjemy w takim świecie, gdzie są duże oczekiwania wobec państwa, że ono będzie aktywne na bardzo wielu polach, prawda? Będzie dostarczy nam to, owo, a teraz w czasie pandemii jeszcze tym bardziej. Jest nawet najwięksi libertarianie pochowali się do mysich dziur i czekają, no niech nas państwo, niech nam państwo tutaj to wszystko rozwiąże, niech nam państwo szczepionkę opracuje, niech państwo uratuje firmy, niech państwo zorganizuje służby medyczne tak, żeby ludzie nie umierali i tak dalej. No więc powstaje pytanie, a za co państwo robi? No w sytuacji, w której No i właśnie, i co ta sytuacja mówi nam o rzeczywistości, w której funkcjonujemy? No rzeczywistości mówi nam tyle, że
że w dużej mierze w Polsce mówi się czasem, że socjaliści to są utopiści, tak? Że oni żyli w jakąś utopię i to się niestety ona nie była do ludzkich potrzeb i oczekiwań skrojona i dlatego ponieśli porażkę. Mnie się wydaje, ja za Karlem Polanim bym powiedział, że największymi utopistami ever to są właśnie wolnorynkowi utopiści. To znaczy ci, którzy wierzą, że myśleli sobie jakąś wyidealizowaną sytuację, w której nagle może nie być, że jednostka może nie być nikomu nic winna, nie musieć się dorzucać do jakiegoś wspólnego dobra, a jednocześnie korzystać w pełni z bardzo wielu bonusów, uprawnień i tak dalej. To jest trochę ta rzeczywistość, w której żyjemy. Na szczęście to się zmienia. Na szczęście mam wrażenie, że jest coraz więcej zrozumienia dlatego, że trzeba trochę inaczej te obciążenia ułożyć, że to nie jest tak, że w Polsce podatki są wysokie, one są wysokie dla, jak się popatrzy właśnie na te rodziny, o której mówiłem, te 1500 plus 1500, no to tam jak się popatrzy na narzut, no to jest on duży, ale to jest właśnie spowodowane tym, że polskie podatki nie są progresywne, to znaczy, że wszyscy mówili, że to ma być liniowo i w zasadzie to wszyscy takie same obciążenia, no to jest konsekwencja, tak? Bo konsekwencją liniowego podatku jest to, że ci, co mają najmniej, to proporcjonalnie płacą najwięcej. Gdyby było tak, no podatek jest takim rodzajem, on pokazuje, jak różne warstwy społeczeństwa, w zależności od zamożności, są gotowe partycypować w dobru wspólnym. No i sytuacja, w której krańcowe stawki podatkowe są niskie, sytuacja, w której nieruchomości niemieszkaniowe nie są opodatkowane wyżej, sytuacja, w której nie ma podatków majątkowych, sytuacja, w której przepływy kapitałowe są bardzo nisko opodatkowane, no to jest to sytuacja, która promuje tych, którzy właśnie z tych wymienionych źródeł swoje dochody czerpią, czyli mają majątki, czyli mają kolejne nieruchomości, które wynajmują, czyli mają, czyli czerpią zyski kapitałowe, często odziedziczone, nie to, że tam zapracowali jakoś na nim, tylko po prostu, jak to mawiał Jan Kulczyk, dobrze wybrali sobie rodziców i tak dalej, i tak dalej. No to też jest ten czas pandemii, właściwie nie pandemii, no pandemia jest tylko katalizatorem tej rozmowy o zmianach, natomiast coraz bardziej dochodzimy do takiego punktu, że trzeba o tym w ten sposób rozmawiać trochę bardziej, mi się wydaje, radykalnie niż dotychczas. Bo w normalnych czasach, no to jest taka naturalna ludzka skłonność, tylko no dobrze, to jest dobrze, to po co polepszać? Dobrze jest, po co polepszać, żeby jeszcze nie pogorszyć? Lepsze jest wrogiem dobrego. I dopiero musi przyjść jakiś taki szok, który pokazuje, że zmiany muszą być głębsze. Oczywiście nie każdy szok przynosi dobrą zmianę, a też zależy dla kogo, prawda? Z moim ulubionym antybohaterem historii Polski najnowszej jest Leszek Balcerowicz, pewnie wielu z Państwa wie. No i jego pomysły też były wdrażane w czasie wyjątkowym, w czasie szoku związanego z upadkiem systemu realnego socjalizmu w Polsce. No i wtedy oni to wykorzystali. Naomi Klein to dobrze opisała w doktrynie szoku. Wykorzystali, w wielu krajach to tak działało, że ten szok związany ze zmianą systemu i z wielkim napięciem politycznym wewnątrz społeczeństwa został wykorzystany do wdrożenia rzeczy, które w normalnych czasach nie byłyby wdrożone. Trochę właśnie cichcem, chyłkiem, gdzieś przy pomocy takich posiedzeń nocnych, w pośpiechu, że to wszystko trzeba już do następnego poniedziałku uchwalić, bo jak nie, to będzie koniec MFW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyjdzie i nas zje. No to tak to się działo. Więc ten szok bywa tak wykorzystywany. Ale no i to jakby cała walka teraz się chyba toczy o to, żeby wykorzystać go w innym, z mojej perspektywy lepszym kierunku. Także jak w związku z perspektywą nadchodzących zmian, jak widzi pan przyszłość Europy i Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o klimat polityczny, czy rozwiązania systemowe. Dla Unii Europejskiej te ostatnie to nie był dobry czas właśnie z powodu
odpowiedzi, jaką na kryzys udzielił establishment większości zachodnich krajów. To znaczy, ta odpowiedź była taka, jak opisałem na samym początku. Najpierw wydajemy pieniądze, a potem jak trzeba, a potem ten rachunek jest przesyłany najbiedniejszym. To była droga zła, to była droga niesolidarna. To była droga, która doprowadziła do kryzysu, która doprowadziła do tego, że kryzys zadłużeniowy wewnątrz strefy euro rozwiązano właśnie w ten sam sposób. To znaczy, za to, żeby w krajach najsilniejszych nie żyło się gorzej, a może nawet wielu mogło zarobić dużo większe pieniądze, na pożarcie rynkom finansowym finanse publiczne Włochy, Grecja. Zresztą wydaje mi się, że fakt, iż akurat w takich krajach jak Włochy i takich krajach jak Hiszpania jest teraz z pandemią największy problem, ma z tym coś wspólnego. To znaczy cięcia budżetowe, jakie zaordynowano południu Europy, a ordynowała je tak zwana trojka, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, one doprowadziły do tego, że instytucje państwa dobrobytu uległy osłabieniu, w tym również instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne. I nie jest przypadkiem, że teraz najgorzej z tym kryzysem radzą sobie właśnie te kraje, które przeszły takie wielkie cięcia wydatków publicznych. To jest bolesne, ale to jest chyba prawdziwe. I problem establishmentu europejskiego jest taki, że on to jakby tego nie przyznaje. To znaczy jest cały czas, była budowana taka narracja, że wszystko jest dobrze, że idziemy w dobrym kierunku, tylko z jakiegoś dziwnego powodu w kolejnych krajach, jak dochodzi do wyborów, to tam się pojawiają jakieś takie ugrupowania dziwne, które głoszą jakieś tak zwane populistyczne hasła i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, a tak są jakieś inkarnacje Hitlera i chcą wywołać drugą wojnę światową i zburzyć tę wspaniałą powojenną Europę. To była taka opowieść, która właśnie przypomina kogoś, kto bardzo nie chce się zderzyć z rzeczywistością, bardzo nie chce powiedzieć, że ten nasz przyjęty przez nas sposób odpowiedzi na kryzys właśnie doprowadził do... I zamiast próbować te głosy zrozumieć i jakoś je wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, to cały czas jakieś koncepcje kordonów sanitarnych, otaczania tych ugrupowań populistycznych, nierozmawiania z nimi, ignorowania, a jak już wejdą do rządu, to ogłaszania, że należy ich wykluczać, nie wiem, właśnie cały czas próbować ich jakoś, nie wiem, żeby sami może wystąpili z Unii Europejskiej. No, to jest droga, którą Europa szła przez ostatnie 10 lat i to jest, znaczy to nie może się powtórzyć. No, jeśli oni jeszcze raz to zrobią, no to Unia Europejska się rozpadnie. Nie będzie w 2030 roku takiego super państwa, jakim jest dziś Unia Europejska. Będzie coś innego, ale raczej nie to. Pytanie jest, czy to się jeszcze da wszystko uratować? Ja nie wiem tego. Pewnie warto spróbować. Natomiast już nie jest tak, że powtórzenie... Nie mamy dobrych wzorców z ostatnich 10 lat, które wystarczy, że powtórzymy i znowu wszystko będzie dobrze. Nie, musimy tym razem zrobić zupełnie inaczej, żeby ocalić przynajmniej to, co jest. Czyli tak się wydaje. Słowem kluczowym będzie tutaj solidarność i wzajemna odpowiedzialność? No, jest to takie piękne słowo. No oczywiście samo słowo nie wystarczy, też czyny są potrzebne. Na razie to jest takie obiecujące, że w bardzo wielu krajach tych dotkniętych przez pandemię najbardziej, na przykład we Włoszech, solidarność się pojawiła jako takie słowo klucz, no bo w jakimś sensie to, co przeżywamy teraz, czyli to zamknięcie
społeczeństw, w domach i apele, żeby, żeby nie wychodzić, żeby szumować, korzystać. Też, no, ten jest to, mnie się podobało, kiedy premier Conte, premier włoski, powiedział, że, no, że wie, że to jest trudne, ale to jest ta ofiara, którą jakby solidarnie trzeba pomnieć za być może ocalenie tych, którzy są słabsi. Być może nie, my nie jesteśmy narażeni na, większość z nas, to jest zdecydowana większość z nas, nie jest narażona bezpośrednio na to, że jak złapie koronawirus, to umrze, i prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest niewielkie. Natomiast to jest to, że my zawieszamy nasze normalne sposób funkcjonowania, jest takim gestem solidarności wobec tych, których gdyby wszystko pozostawić biegowi spraw, żeby było tak, jak jest, to oni by to byłoby granie ich życiem. No, ten rodzaj solidarności w pierwszej chwili, on też w Polsce się pojawił, i też to, że Polska tak wszystko wcześniej pozamykała, on ma wiele przyczyn. No, też rząd jakby wiedział, że lepiej zamknąć wcześniej niż ryzykować, że służba zdrowia, która wiadomo też była przez lata niedoinwestowana, to wytrzyma, no może nie wytrzymać, więc lepiej zamknąć. Jest to trochę przerzucenie odpowiedzialności na obywateli, ale dopóki to jest w tym taka nuta solidarności społecznej, to myślę, że to jest do zaakceptowania dla wielu ludzi i chyba na razie jeszcze ciągle nie przekroczyliśmy tego momentu, w którym ludzie powiedzą, no, że już dosyć. Więc ta solidarność się gdzieś tam pojawia, no tylko że ona jest na razie taka retoryczna, no, na takim wczesnym etapie, a prawdziwy test się pojawi w momencie, kiedy będziemy opłacać ten rachunek za kryzys. To znaczy właśnie będzie trzeba w zależności od tego, jakie zostaną mechanizmy użyte, no to tak jak powiedziałem, te dwie drogi. Jedna taka prowadząca w górę do bogatych, tam, żeby oni zapłacili, druga prowadząca w dół, żeby wszyscy zapłacili, a głównie ci, znaczy będzie wtedy, czy w górę, czy w dół, czy tak, czy tak, no, w zależności od tego, w zależności od tego, to będzie ten moment, kiedy ta decyzja zostaje podjęta. Nie wiem, czy właśnie to zdradza wprost, no ja bym chciał, żeby szło, żeby był wysyłany ten rachunek podświadomie, ale obawiam się, że może być też tak, to wtedy będzie nie najlepiej. No właśnie pytanie, czy jeżeli sytuacja izolacji, w której się teraz znajdujemy, potrwa jeszcze tydzień, dwa, trzy, miesiąc, potrwa jeszcze jakiś czas, to czy będziemy mogli mówić o solidarności tak samo, jak mówiliśmy wcześniej o tym. Wczoraj mówił profesor Marcin Król, że może dojść do, górnolotnie mówiąc, rozkładu więzi społecznych i już pewne relacje, stosunki będą nie do odbudowania przez długi, długi czas. Ta izolacja jest sposobem, znaczy jest dowodem na to, że się więzi nie rozpadły, bo gdybyśmy my myśleli tylko o sobie, to byśmy powiedzieli, nie możemy dalej działać tak, jak działamy. No przecież co za problem? Chodźmy nadal do baru, do kina, do teatru. Nic się nie dzieje. No najwyżej zginą najsłabsi. No to by był, z pozoru byśmy żyli tak jak dotychczas, a tak naprawdę to byłby rozpad więzi społecznych. Więc zupełnie się nie zgadzam z Marcinem Królem w tej kwestii, jak i w pewnie bardzo wielu innych kwestiach. Być może jest to jakaś różnica perspektyw dosyć duża. Nie wiem, jak będzie. No, wydaje mi się, że w pewnym momencie te zasady kwarantanną poluzowane, presja będzie rosła, żeby stopniowo z tego wychodzić. Miejmy nadzieję, że do tego czasu jakoś da się trochę zahamować przyrost, czy może już się udało zahamować przyrost. Jak patrzymy na sytuację w innych krajach, no to jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w Polsce ten poziom śmiertelności i poziom zakażonych jest
stosunkowo niewielki. Dobrze byłoby do tej rozmowy jeszcze wrócić, bo to jest takie trochę gdybanie, ale tak to przynajmniej w tej chwili wygląda. Także jaka jest recepta lewicy na nadchodzące problemy? No, jeśli chodzi o plan taki gospodarczy, no to jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli gdyby to ode mnie zależało, główny nacisk jakichś takich antykryzysowych pakietów by był położony na kwestie wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, finansowanego głównie z pieniędzy banku centralnego, oraz na mechanizmy sprawiające, żeby równowaga budżetowa, od której nie uciekniemy, była zachowywana dzięki większej ofiarności bogatych, czy ofiarności, stworzenia takich mechanizmów, w której podatki w Polsce wreszcie idą w kierunku progresywnym. Nie mówię tylko o podatkach osobistych, mówię tylko o PIT-cie, ale mówię też o tych brakujących mechanizmach, które w tym momencie nie funkcjonują, a które mogłyby funkcjonować, jeśli chodzi o podatek majątkowy, podatek nieruchomości niemieszkaniowych, czy podatki od przepływów kapitałowych. To jest taki program gospodarczy. Politycznie, czy tak społecznie, no to to hasło solidarności i wspólnie przez to wszystko musimy przejść i ci z grupy ryzyka, i ci, którzy być może czują się na tyle silni, że ich to nie dotyczy, że hasło solidarności społecznej jednak pokazuje, że wspólnie musimy przez to przejść, jedziemy na tym samym wózku. Myślę, że gdyby te dwa elementy zostały wypełnione, byłby to całkiem niezły plan. Zobaczymy, co z tego będzie mogło zostać zrealizowane. Na koniec jeszcze pytanie z zakresu ostatnich wydarzeń politycznych na naszej polskiej scenie. Czy dziwi pana pewne przybliżenie Platformy Obywatelskiej do Konfederacji w kontekście ostatnich wydarzeń, przyjęcia tej samej pozycji? I jak w stosunku do tego powinna się zachować polska lewica? Nie dziwi mnie zupełnie. Od dawna mi się wydaje, że Konfederacja i Platforma Obywatelska to partie sobie bardzo bliskie. Jak się popatrzy na program Konfederacji, na jej taki, zwłaszcza tę wolnorynkową część, no to jest to w zasadzie, można by ich nazwać ich, nie wiem, dziećmi czy wnukami Leszka Balcerowicza. No to jest mniej więcej podobny sposób retoryki wolnorynkowej, z mojej perspektywy dosyć naiwnej, a czasem szkodliwej, ale pamiętajmy, no, że Platforma Obywatelska wyrosła jednak z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z Unii Demokratycznej, z Unii Wolności. Są to partie też, które bardzo mocno zasłużyły się w budowaniu fundamentalizmu w Polsce. Więc pod tym względem jedni są sobie bardzo bliscy i z drugiej strony mi się wydaje, że zawsze byłem tego zdania, że PiS i Lewica w bardzo wielu sprawach mówią tym samym głosem i to, że postrzegają siebie jako wrogów, jako rywali, jest związane tylko z tym, że polska polityka bardzo dużo często, moim zdaniem zbyt dużo i zbyt często, kręci się wokół kwestii drugorzędnych, kwestii obyczajowych i takich sztucznych, moim zdaniem, problemów w dużej mierze. Jeśli patrzę na podejście do gospodarki, to raczej te bloki powinny wyglądać tak, że jest Platforma i Konfederacja, a po drugiej stronie PiS i Lewica. Z jednej strony prawicowcy, mówię tu o prawicowcy liberałowie, Konfederacja i Platforma, z drugiej strony Lewica, czyli PiS i Lewica. Ale nie wiem, czy Platformę można, zwłaszcza po ostatnich zmianach w zarządzie, już tak jednoznacznie utożsamiać z wolnorynkowymi konfederacjami. Jednoznacznie nie, no nie. Politycy to są duże organizacje.
składającej się z ludzi, różnych ludzi, różnych koncepcji. Oczywiście w samej lewicy znajdziemy też bardzo różne podejścia do kwestii najważniejszych i jak się postawi niektórych posłów dawnego ruchu Palikota, a po drugiej stronie partii Razem, to też wydaje się, że a jednak funkcjonują razem w ramach jednego klubu, bo ci od Palikota są dziś reprezentowani w ruchu Biedronia, a Razem też jest w tej grupie, a jednak są wspólnie, tak samo w PiS-ie, no PiS też jest takim szerokim namiotem, w którym znajdziemy zarówno związkowców, dla których hasło solidarności społecznej jest fundamentalne, w ogóle też wywodzących się z Solidarności, jak i również odwołujących się do etosu Solidarności, ale polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego, który równie dobrze przypomnę, on sam był związany z rządem Donalda Tuska, doradzał mu gospodarczo. No więc to wszystko tak się trochę przenika, ale mówię o takim podejściu do podstawowych zasad układania ładu społecznego. Myślę, że to tak się byłoby bardziej naturalne, gdyby się układało. No natomiast oczywiście w praktyce tak się nie układa, bo historia jest różna tych partii, bo te kwestie światopoglądowe bardzo długo odgrywały w polskiej polityce bardzo ważną rolę i one nie mogą być tak szybko zapomniane, ale tak mi się wydaje, że to tak się mniej więcej układa teraz polska scena polityczna. I tym zakończymy naszą rozmowę. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony na Facebooku oraz profilu na Instagramie, do których link jest poniżej w opisie. A także przypominam, że nasz podcast dostępny jest również w wersji audio w serwisach Spotify oraz SoundCloud. Naszym gościem był Rafał Woś. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia.